następny, drugi, nie? To tak, tak, więc tak to jest, kurwa. Śpisz w piwnicy, kurwa, w pralni. No. Ja pierdolę, kurwa. A szczury tam nie łazi, kurwa, nic? Żadne nie, szczury, nie, kurwa? Nie, chyba nie, ja mam klucz i tego nie. A jak ktoś tam, ktoś tam przyjdzie i cię widzi, kurwa, to co robi? Nie, ta pralnia... Nie będę mówił nazwiska tej pani. No nie, no dobra, już nie wchodźmy w nazwiska. Słuchaj, Tadeusz, nie? Ona jest nieużywana już tu od 20 lat, nie? No. Tam nikt nie wchodzi. I se śpisz, kurwa, w pralni. O to no. Czemu tam se, kurwa, mebli nie kupisz, ty, coś, kurwa? Nie, bo ona mi powiedziała, nie? Że tylko tak, ten materac ona mi dała, nie? Szpianki, dała mi kołdry, dała... No to masz, kurwa, jakby takie, wiesz, prowizoryczne mieszkanko, kurwa. A ile lat jesteś już bezdomny? Proszę? Ile lat już bezdomny jesteś? No więc powiedziałem, listopadzie 2002 roku. Od 2002 roku, kurwa? No. Ja pierdolę, to jest, kurwa, człowieku, 10... 13 lat. Ja pierdolę, 13 lat. I 13 lat chodzisz, kurwa, po tych, po ulicach, tak? Ale pracowałem prywaciarzem w Poznaniu. No, a gdzie mieszkałeś tam wtedy? Proszę? Gdzie tam wtedy mieszkałeś? W Poznaniu? No. Właśnie tam w tej piwnicy, tej pralni. A tutaj? A tutaj mieszkam też w piwnicy, nie? Ale to jest... Czyli tak, mieszkasz tutaj, ty mieszkałeś, kurwa, w pralni, ale w piwnicy, w Poznaniu. W Poznaniu. W Poznaniu, a ja się pytam, gdzie tutaj mieszkasz, kurwa? A tutaj mieszkam też w piwnicy, nie? No. U takiego Stacha, nie? Ale to jest piwnica... U Stacha. No. On tylko tam naprawia telewizor. Ona jest pusta. Tam jak ktoś przyniesie telewizor, coś takiego, nie? To on naprawia telewizor, nie? No, czyli tam towarzystwo masz jakieś, kurwa, ogólnie jest taki... Jest tam parę i tego, nie? Ale one przeszkadzają. A co jesz? Powiedz mi, co ty, kurwa, jesz? Proszę? Powiedz mi, co ty jesz, kurwa? No, wszystko. Wszystko, kurwa? A jakbym ci szczura przyniósł, kurwa, usmażonego? No nie. Nie, ale i bułkę, i tam jakąś kiełbasę, jakiś tam ser, coś takiego. Do baru, do Jagienki, na kapuściskę tam idę sobie na żubkę jakąś, tego gorąco. A czyli stać cię na jedzenie, tak? Jakieś tam, kurwa, coś. A skąd masz pieniądze? Proszę? Skąd pieniądze bierzesz? Mam tu tyle ludzi, co mi pomagają, że tego. Tylko, że o, przykładowo. Ale widzę, kurwa, zobacz, tutaj masz, kurwa, no mam. Wojaczek, kurwa, wojaczek, kurwa, to widzę, że, kurwa, biedny, to ty nie jesteś, ty żadnej jabolki, kurwa, a marenkę pijesz? Od kratu. A marenę pijesz, coś? To jeszcze wczoraj mi... Zszyła ci płaszcz, jo? No. O, kurwa. Ona mi zszyła i mi dała na piwo. No to zajebiście, nie? Szarpnęli i podarli. A co chciałem mówić? A biją cię, kurwa, coś tam, wiesz, prześladują, kurwa, coś mówią, o ty, kurwa, stary żulu jebany, jebs na piznę, coś? To jest nie raz, nie dwa, ale ja się nie poddaję. Nie poddaję się, bijesz się z nimi? Co? Bijesz się z nimi, ja czy ja? Nie dam rady. No to co, oni podchodzą cię... Jakbyś mnie wpnął teraz, jak ja bym nie miał lachu, to bym się obalił. No wiesz, no kurwa... A co chciałem do ciebie mówić? A jakąś amarenkę pijesz, coś, kurwa? Amarenkę jakąś, kurwa, wiesz, tanie winiacze tam, kurwa? Nie. Nie? Żadnych winiaczy, nic nie pijesz z tego? Nie. Nie? Nie. Ja tylko piję piwo. Mogę powiedzieć... Jakie lubisz piwko? Uczciwie to wódkę piłem na weselu mojego świętej pamięci brata i na weselu mojego drugiego brata. Też. A na stypie po moim tacie, na stypie po mojej mamie, a? Na stypie po moim bracie nie wypiłem kieliszka. Nic, nie. Ani kurwa, nie. A wtedy już byłeś bezdomny? Uczciwie mogę powiedzieć, że... A wtedy już byłeś bezdomny, jo? No. Wyszedłem z pokoju, gdzie robił stypę. No ale zobacz, jesteś, kurwa, ogolony, coś, kurwa, no to... Nie co? No to jak, kurwa? Gdzie się golisz? Co, kurwa? Żyletki, kurwa? Mam takie pianki. Układy, że idę przykładowo do przychodni na Łomżyńską, nie? Tylko, kurde, nikomu nie gada. No nie? To, no to wiadomo, nie? Mi powiedziała, że bym nikomu nie mówił. Idę do przychodni, obmyję się, ogolisz. Czyli normalnie nachillał cię, jo? Proszę? Normalnie, wszystko cacy, tak? No kurwa, że i mówisz, nie narzekasz, bezdomny jesteś, ale jest zajebiście, tak? W sumie to nie jest zajebiście, bo
wolałbym mieć chatę. Jo? Wolałbym mieć pracę. No to kurwa co, no mało szukają do pracy. Proszę? Jakie masz wykształcenie? Proszę? Leśny. Co? Leśny. Wykształcenie, kurwa, ale jaka szkoła, nie jaki, kurwa. Szkoła leśna, technikum leśne. Technikum, no, kurwa, leśnik, no to co, ty idziesz, kurwa, do lasu i pilnujesz dzików, kurwa. No, to nie jest tak, nie? A co robisz, jak podchodzisz, na przykład, proszę? Jak podchodzisz do ludzi, na przykład, nie? No. To co mówisz, o, panie, kurwa, daj mi 2 złote na piwo, nie, na bułkę? Nikogo nie pytam, nikogo nie pytam. A co? Nikogo nie pytam, nikogo nie proszę. Co robisz? No to powiedz po prostu, jak wygląda twój dzień, kurwa. No. Przychodzę, bo idę sobie pod Biedronkę. No dobra, ale słuchaj, teraz powiedz, no, jak wygląda twój dzień, nie? Jak, no, wygląda twój dzień? Powiedzmy, kurwa, godzina na przykład 5 rano. Co, no, robisz o 5 no rano? No to na pewno teraz nie. Kiedyś jeszcze wychodziłem o 5. No. Teraz jest ciemno. Ale wychodzę o 6, do 7 jest jasno i tego. Idę pod Biedronkę na Łyżynach, tu pod Biedronkę, na tego, mogę oddać wózek? Tak, oddam. Już jest wózek. Oddać mogę wózek? Już jest wózek. Aha, czyli po prostu idziesz i oddajesz wózki, które, no, ludzie biorą, no, wózki, a ty je oddajesz. I się zawsze coś uzbiera. Aha, no, no. Nie tak daleko szukać, w mojej imieniu Tadeusza, w środę, nie? No. Podchodzę do faceta, nie? Znaczy to było małżeństwo, przepraszam. Nie zapomnę, małżeństwo, nie? I mówię, przepraszam Państwa, mogę oddać wózek? Tak, nie? Biorę ten wózek, nie? A ta kobieta do mnie dolatuje i jeszcze mi piątaka da. No to dobrze, nie? Dobrze, no to kurwa. Nie masz co narzekać, w sumie nie. A ochroniarze jak, kurwa? Szarpali cię coś ochroniarze? Wiesz, jak ja na przykład robiłem, no to, wiesz, co, chciałeś mi wyjebać kiedyś z kuli, kurwa. To myślałem, że ci łeb rozczaskam wtedy, ale chuj. Ta, kurwa, podniosłeś na mnie kulę i nie mów, kurwa. Tu. Dobra, to teraz powiem ci tak. Pożegnaj się ładnie z widzami, kurwa, powiedz im tam pożegnaj się z widzami, powiedz im tam do widzenia, że życzysz im coś tam miłego dnia i w ogóle. Żegnam się z widzami, życzę wam wszystkiego najlepszego, przede wszystkim pracy i zobowiązania do życia następnego, jak to się mówi, o, po prostu, mam pracę, mam mieszkanie, żyję i będę żył, jak człowiek, no, a nie jak ja. Na razie pompa. No.